przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, mam przyjemność zaprosić wszystkich mężczyzn na trzecie już z kolei oblężenie Jasnej Góry. Ta inicjatywa wyrastająca z duszpasterstwa mężczyzn jest bardzo ciekawa, dlatego że koncentruje się na rozwijaniu duchowości męskiej. To, co dawniej duszpasterstwo stanowe wykonywało, teraz to specyficzne duszpasterstwo mężczyzn podejmuje się dalej prowadzić i właśnie odbudowywać to, co powinien mężczyzna w rodzinie wiedzieć i do czego powinien być też i powołany, świadomy. Myślę, że to zgromadzenie na Jasnej Górze jest na pewno najbardziej odpowiednim miejscem na takie spotkanie, ponieważ przypomina nam o świętej rodzinie, przypomina o Matce Bożej, przypomina o świętym Józefie i o tym, że to właśnie dzięki świętemu Józefowi dokonało się dojrzewanie Pana Jezusa w rodzinie ludzkiej. Jako syn adoptowany przez świętego Józefa został tak przez niego przygotowany w obecności też i Maryi, że był zdolny doprowadzić dzieło Boże do końca. Myślę, że potrzeba, żeby jak największa liczba mężczyzn w Polsce uświadamiała sobie z jednej strony sytuację dość dramatyczną dzisiaj polskich rodzin, ten rozpad i załamanie, jakie widzimy na naszych oczach, a z drugiej strony potrzebę tego, że trzeba rzeczywiście uformować silniejsze męskie osobowości, które byłyby w stanie przyjąć z miłością odpowiedzialność zarówno za małżonkę, jak i za dzieci, tak, ażeby wszyscy mogli w tym samym duchu we wspólnocie dorastać do tych obrazów, które Pan Bóg w nich samych umieścił i w nich im samym przekazał. Więc jeszcze raz serdeczne zaproszenie na 22 czerwca tego roku do Jasnej Góry na następne trzecie już oblężenie Jasnej Góry przez mężczyzn.